Siemanko, witam was w kolejnym odcinku z mojej serii Flash Game. W dzisiejszym odcinku chciałbym wam przedstawić grę pod tytułem Marlock. Tak, gra Marlock, jak możecie już zobaczyć, opowiada o takim stworku, który tam przemierza swoją krainę, pokonuje potwory i ogólnie zdobywa levele, jakieś nowe przedmioty, etc. W grze mamy oczywiście ekwipunek. Mamy też ogólnie postać ze swoimi tam różnego rodzajami zbroi, jakichś amuletów, naszyjników, no i ogólnie jakieś statystyki też mamy. Mamy też magię i skille. Możemy tu przydzielać do tego, czego chcemy. Oczywiście skille przydzielają nam się w zależności od, czyli co każdy level mamy tam jakiś skill do wyboru. Teraz wam pokażę pokrótce, jak wygląda walka. Mamy właśnie, jak żeście widzieli na tym po przemierzeniu tam jakiejś planszy, obrazku, na niektórych losowo pokazuje się właśnie jakieś stworzenie. Akurat w tym wypadku na początku są wilki tylko i tam mają jakiś tam swój określony poziom. Możemy teraz użyć albo jakiegoś czaru, albo skilla, albo zwykłego ataku. Możemy też użyć itemu, na przykład żeby się uleczyć, albo coś w tym stylu. Damy może spell i damy to. Akurat przeciwnik miał jakiś super mocny. No oczywiście pokaże nam się plecak, zawartość tego, co żeśmy pokonali, czyli tego potwora, czyli kasa. I oczywiście ogólne statystyki, ile żeśmy dostali expa i ogólnie takie. No, tu już mamy już na 10 levelu, więc to trochę dłużej potrwa. Tak, i tu mamy też takie czary różne. Tutaj też są jakieś buffy od niektórych czarów. I ogólnie gra jest całkiem ciekawa. Jest to taki flash RPG. Bardzo nawet fajny. Ogólnie może na trochę wciągnąć, bo nawet fajnie się gra, nie powiem. Bardzo ciekawie. Mamy też oczywiście wioskę swoją, gdzie dostajemy tam jakieś tam zadania. Po kliknięciu spacją na jakiegoś tego stworka, znaczy tak spacją, możemy tam z nim porozmawiać. Akurat tutaj właśnie mamy znak zapytania, czyli że już zadanie od niego wziąłem. Tutaj mamy właśnie kupca, czy tam jakby to nazwać. Możemy u niego kupić właśnie tutaj zbroję i właśnie tego innego typu jakieś, lub sprzedać to, co mamy aktualnie też możemy. Dostajemy tam jakąś wirtualną walutę, taką w postaci miedzianych monet, srebrnych monet i oczywiście złotych jeszcze. Mamy też różnego typu kody, jakieś promocyjne czy coś takiego. Jeśli znajdziemy, to możemy sobie wpisać i dostać jakiś bonusik pewnie. Akurat tego nie znalazłem jeszcze nigdy, więc nie, tego wam nie pokażę. Są też jeszcze inne miejsca są już różne teleporty właśnie, przez które możemy właśnie się przedostać. Tutaj akurat jest teleport właśnie.
gadamy z nim i tutaj klikamy Sounds Great Standing to the Machine. No i przenosimy się na inne, ten, na inne terytorium. Tutaj też mamy jakichś kupców. Tu mamy wejść na arenę i tu mamy już dalej właśnie już inne potwory na przykład. Tu wchodzimy sobie na arenę i tu możemy sobie powalczyć. Na razie nie będę walczył, gdyż nie mam takiego wysokiego levela, żeby pokonać tego przeciwnika. Gra jest całkiem ciekawa. Można się na trochę wciągnąć. W końcu to flaszówka, więc na takie, wiadomo, żeby sobie pograć, odpocząć trochę. I ogólnie fajnie się gra. Właśnie, taki typ RPG, no jak już mówiłem, flash RPG. Nie jest to jakoś strasznie rozbudowane, ale jednak pograć można i nawet fajnie się bawić. Zdobywać jakieś no właśnie nowe przedmioty, walczyć z potworami, wybierać, robić zadania. No ogólnie fajnie. Nawet postacie fajnie wyglądają. Aż to jest taka bardziej coś w stylu platformówki. Aż tutaj skakać się nie da. Ale grać można, czemu nie? Oczywiście levele mamy, nie wiem jaki jest maksymalny. Możemy sobie tutaj właśnie coś zmienić, nałożyć. Jeden armor. Jeden. Nie ma jakiegoś porównywania dynamicznego przedmiotów. Więc po prostu musimy nakładać jeden i patrzeć, który jest po prostu lepszy. Jak widzicie, to jest gorsze, więc to po prostu sobie zostawię na razie i sprzedam później gdzieś. Kasy warto zbierać, gdyż będzie ona potrzebna na lepsze materiały później, czyli na lepszą czyli na lepsze przedmioty, o, że tak powiem. Oczywiście nie tutaj, bo tutaj się nie zmieniają te towary w ogóle. To jest cały czas to samo. Po prostu musimy iść trochę dalej. Musimy iść do tamtego, tam gdzie była ta arena. I tam właśnie na początku przejść przez ten teleport właśnie i tam właśnie mamy kupca, który sprzedaje trochę lepsze przedmioty. Tutaj to jest taka startowa lokacja, wiadomo. Więc tutaj nie warto tutaj kupywać czegoś, lepiej po prostu zdobyć sobie coś i wtedy dopiero walczyć. Grę polecam, grałem trochę, mam 13 level, fajnie się gra, pewnie sobie jeszcze zagram trochę. No i polecam, zapraszam do gry, grajcie sobie, grę da się zapisać, o tym jeszcze nie mówiłem. Klikając sobie na znak zapytania możemy sobie grę zapisać. Możemy też sobie zobaczyć jakie mamy właśnie sterowanie. No i możemy wyłączyć też dźwięk, tu mamy też guzik od dźwięku. No i to by było na tyle, jeśli chodzi o tą bardzo ciekawą gierkę. Zapraszam do grania i na razie trzymajcie się i do następnego odcinka.